Łamen Show. Let's go, zaczynamy poniedziałek. Ja wiem, że jest jakaś taka mała dyskusja w internecie, dlaczego mnie nie było w stanie futbolu. Prawdopodobnie dlatego, że przytaniają, no bo mogli mi kupić bilet przecież na samolot do Madrytu i mogli mieć fajny program, a sobie zrobili taką pogaduszkę u babuni. I tak mówię to szczerze. Napisałem nawet dzisiaj do jednego z tych wydawców, że ciekawe, jak będą wyglądać te programy i te artykuły, jak ja umrę. Jestem bardzo ciekawy. Wiesz, jaką mam, Karol, odpowiedź? Będą przeciekawe. Będą przeciekawe. Po prostu my zabijemy sami ten biznes futbolowy, który się dobrze kręci. No co, bramek pada. Ja tak, zacznę dzisiaj. Herbuś czuje się niezaspokojona. Karol, ty akurat jesteś na etapie szukania dziewczyny. Tylko pamiętaj, że ona, wiesz, potrzebuje trochę... Mówisz, że mam się podłączyć? Nie, tam przejeżdżę. Wiesz, kiedyś, wiesz, taka śliczna aktorka do mnie startowała i kolega mi tak doradził. Uważaj, Paweł, ona lubi zaglądać do cudzego portfela. Bardzo to zabawne. Ale nie... To bardzo dobrze, bo do mojego nie ma co zaglądać. Nie chodzi mi, do twojego nie ma co zaglądać. Nie? Nic nie skitrałeś tam na czarną godzinę? No lepiej, żeby do cudzego zaglądała, nie? No tak, ale słuchaj, nie, ja tylko mówię to w żartach, że to jest główny temat, wiesz, jakby główny temat Super Expressu, a nie to, że wiesz, że coś tam się fajnego dzieje. Natomiast jedno ma takie skojarzenie i to wydaje mi się będzie dosyć dobry ten powód do dyskusji, mianowicie... Że patrzyłeś te programy, te artykuły i tak dalej. Mianowicie kiedyś jak zaczynałem pracę, to była pierwsza prawicowa gazeta w Polsce, nazywała się Nowy Świat. To jeden z takich pomysłów, żeby nie było powodu się ciężko napracować, to były tabele lig zagranicznych. No i ja sobie tak, wyobraź sobie, Karolu drogi, a w ogóle wiesz, że mnie zapytał jeden gościu dzisiaj w taryfie, czy... A nie w taryfie. Kręciłem taki program Duży w Maluchu. Kojarzysz, że tam wiesz, no mówiłeś coś maluchem i tego i tak dalej. I on mówi, czy Karol to jest twój syn? Ale jak była kocham. Co odpowiedziałeś? Odpowiedziałem tak, ale tak uczciwie. No już nie będę zmyślał, bo być może to nagrał. Że po prostu, po pierwsze, mój syn nie byłby rudy. To chyba jest oczywiste. A po drugie, no byłby jednak IQ miał ciutkę wyższe. Tak wiesz, powyżej 200, Karol, żeby cię tak wiesz, nie tego, nie trzeba. Nie dołować. No dokładnie, ale powyżej 200, jakbyś był moim synem, nie? Ten, ale tak mega powyżej 200. Czyli może 300 jednak. Czyli po... Nie no, wiesz co, ja nie wiem jaki jest max, nie? Ale wydaje mi się, że wiesz, jakbyś zapytał o cokolwiek moje dzieci, to odpadają w ułamku sekundy na każdy temat. A w ogóle córka mi napisała maila, to w ogóle sensacja, bo to w ciągu pierwszy od miesiąca napisała tak. Koszulka Legii robi furorę. Rozwinę tę myśl w jak co poniedziałek Paweł Zarzeczny, ale domyślacie się o co chodzi, no. Że po prostu tam ciśnie tych wszystkich Manchestery, Chelsea, jakie tam jeszcze mamy, Liverpoole, tak? Tottenhamy, czy co? Nie, no ona po prostu, ona ich obala ich tą Legią, chociaż wie dobrze, że przegramy jutro mecz i ona absolutnie na to ma, jak to się mówi, zlewkę. Zlewkę, delikatnie mówiąc. Delikatnie, no, to po prostu tego, my jesteśmy z innej planety. Dobra, ale wiesz co, Karol, właśnie, że ja tak wymyśliłem wtedy, że trzeba dawać ligi zagraniczne, bo to ludzi będzie interesowało, to raz, a dwa, że mniej do napisania będzie, czyli wiesz, taki... Teraz tak, Liga Angielska, będziemy sobie komentować, nie? Powiem ci tak, Chelsea liderem, nie? Samodzielnym też. A Costa jeszcze najwięcej bramek wali, znowu walną brameczkę. Oglądałem mecz, powiem szczerze, że ten, że mówili, że tam ten Mourinho zepsuł drużynę i chyba tak naprawdę było, bo zobacz, bo... Nie przypomina to czegoś z inną stolicą? Could you repeat, please? Nie przypomina ci to czegoś z naszą stolicą?
Znaczy, wiesz co, no nie... No nie chcę porównywać Hasiego do Mourinho, no nie? Tak, no ale wiesz o co chodzi, że ta drużyna jakby tak trochę, jakby trochę odżyła i fajowo Liverpool drugi, ale ten, ale najbardziej to mi żal, wiesz co, tak, fanów United, bo oni są strasznie rozbestwieni, tacy, wiesz, że jeszcze najlepsi. Są, jeszcze są. Tak, tego śmiega, ja tu patrzę, rozumiesz, ja załamka kompletna, oni mają, wiesz ile punktów straty do lidera? Chyba 8. 9. To jest po prostu dramat, to jest, wiesz, oni są na poziomie... Chciałem powiedzieć, że Legia ma 8. Oni są na poziomie Evertonu, ale w Anglii się nie dzieli na pół, nie? Kumasz, nie? Ty, oni są na poziomie, ty, to już naprawdę jaja. Które mają miejsce? Siódme? Siódme mają miejsce, które? Szóste, ale ty, oni są na poziomie Bournemouth, gdzie Borus stoi w bramce. To jest w ogóle, są jakieś żarty, natomiast wiesz co mnie załamało, bo wiesz, można sobie z każdej tabeli, jak człowiek się nudzi, tam jedzie pociągiem coś, to parę takich dziwnych wniosków wyciągnąć. Zobacz, na przykład mistrz Anglii Leicester, wiesz na którym jest miejscu? 14? 14, bravissimo, a powiedz mi, a na ostatnim miejscu kto jest? Swansea? Tak jest, Swansea, ja mówię zawsze Swansea, bo to jest od łabędzia, Swansea. Nie Swansea, ten, moja córka pisze też encyklopedię języka, brzmieniowo, angielskiego, ja taka jeszcze, dzieciaczek, no więc, słuchaj, Swansea ma, wiesz co ma? Fabiańskiego w bramce? Tak jest, kurde, Karol, ty się jednak przy mnie podciągnąłeś, tak jest, bo tam punkty nas nie interesują, tylko reprezentant Polski, nasz główny bramkarz, jest w drużynie, która puszcza najwięcej goli. 22 na razie, udało mu się, czyli patrzę, tak, bo nie chcę skłamać. Zaraz mnie jakiś tam gościu przyłapie, że wiesz, nie no, Hall 27, ale ten, ale mają punktów 4 więcej. Ale wiesz, to jest przykre, nie, że bramkarz reprezentacji Polski gra w drużynie najgorszej, a rezerwowy bramkarz, nawet można by powiedzieć, że Borucy jest w tej chwili czwartym, tak? Czy trzecim bramkarzem? Trzecim, no jest, trzeci. Nie sądzę, że jest Korupski. To, no, ale, no tak, ale trzecim, no ale wiekowo tak już wiadomo tego, to rozumiesz, to on jest w czubie, to on jest na miejscu 9. No. Dobra, francuska, przechodzimy do francuski. W ogóle super mi się podobał wczoraj ten Kamil Grosicki w telewizji. Tak, naprawdę super, bo spokojny, ułożony człowiek, który w ogóle w życiu by, znaczy w życiu by nikt nie pomyślał, ile on miał zakrętów. Tak, a, dokładnie. I najfajniejsze, oczywiście ci dziennikarze to są dramatycznie słabi, nie? Twarowski, jak się nazywa? Smokowski? Smokowski, tak. To dramatycznie słabi, bo powinni go zapytać. Weź coś powiedz o tym Magierze, bo to twój trener i cię wyrzucił z klubu i tego. Ale tam żadnych trudnych pytań. Albo weź coś powiedz, dlaczego Zarzecznego nazwałeś grubą świnią. Czy to, wiesz, no, szukanie takich jakichś smaków. A tam nic, kompletnie. Tam po prostu takie... Jeszcze chcecie? A wiesz co tam jest w tym programie? Tam jest tak, tam są brawa, tam ktoś staje i brawa, ktoś staje, brawa, ktoś coś powie na przykład, dzisiaj jest poniedziałek, brawa, to żenada, chłopaki, to co wy robicie, to jest żenada. Macie gościa, który przyjeżdża, którego można o wszystko zapytać, o ruletę, o dziewczyny, o tę aferę alkoholową. Myślisz, że było pytanie? O na pewno nie. Nie. A o alkohol? Tym bardziej nie. A o cokolwiek innego? Nie. W pomidorze może. A o co było? O nic. No, o to pewnie dlaczego, jak się czuje znowu zawodnikiem René. Było takie pytanie, czy ten... Jakiś idiota, pewnie dawca nerek. Były takie pytania w stylu, czy ten, czy się lepiej czuje na skrzydle, czy w środku. Oczywiste chyba. Znaczy ja nie wiem, no, ja nie jestem dziennikarzem, ja to jestem, wiesz, ale tego, dobra. Więc francuska, znasz lidera?
Ligi francuskiej? No tak cię pytam. A jest Monaco? Nie, chłopie, jest przygotowany. Nica. O, Nica, ale obok druga pozycja Monaco, czyli jakby wybrzeże trzyma się mocno. No dobra, ale co ciekawe, Paryżanie mają trzecie. Dopiero trzecie. Tak patrzę, ale Ren się dobrze trzyma, słuchaj, bo ma, wyobraź sobie, miejsce piąte. Ile mają do pucharów? Znaczy jest to do pucharów, to chyba tam się wszyscy kwalifikują. Dopiero za dwa lata. W tym całym złodziejskim systemie. Dopiero za dwa lata. Nie, no oni na pewno się zapią do Ligi Europy, nie? Także ten. Ale w każdym razie stoją nieźle. Dobra, lecimy słuchaj. Liga Hiszpańska. Atletico Real, no to już powiem szczerze, mnie naprawdę ten zadziwia, ten gościu, ten Cristiano. Rozumiesz? Dlaczego? No bo, że jemu się chce zasuwać, nie? Wiesz, no zauważalną parę bramę. To jest, kurde, to jak, on jest jakiś taki, ja bym powiedział, upośledzony pod kątem strzelania bramek. I to bramki z każdej możliwej pozycji. Wydawało mi się, że z Atletico wygra, bo oni mają jednak defensywę taką dosyć solidną i brutalną, nie? Że a tu się okazuje, no ale tutaj to szczęście musiało pomysł Realowi. A może też ustawki robią, bo my tam nie dojdziemy do nich, ale przecież normalnie jak ja bym był trenerem, powiedzmy, że ja się nazywam Paweł Zarzeczny, jestem trenerem Atletico, czyli jestem Diego Simeone, to mówię tak, panowie, nie wiem który, ale pierwszy ma przylutować tak gościowi, żeby nie wstał. I tyle. Nie ma czegoś takiego, czyli no nie ma tej wykorzystania presji fizycznej. Nie, no ale Ronaldo tylko mocno tam kasowało przecież, bo Marcelo został mocno skasowany w narożniku. Wiesz, przecież ten Mascherano, kogo to obchodzi Mascherano, to trzeba kopnąć tego, który jest najlepszy, no i tyle. Nawet kosztem wylecenia z boiska, ale ja tylko mówię, gdybym był trenerem, oczywiście nie jestem, ale ja byłbym trenerem takim w ogóle, Jezus Maryjo, strasznym. Catenaccio to mały krok w rozwoju. Dobra, w każdym razie tak, i Barcelona zerką. Z Malagą i tak od rzadko razu, nie strzelają bramki. Jako kibic patrzę, 11 miejsce Malaga, czyli jak to wytłumaczyć, patrz, mają trzech najlepszych napastników na świecie. No, że może nie dojechali. Albo zaspali. Dobra, niemiecka, to było fajne, nie, że Dortmund wygrał, bo to przynajmniej odrobinę tego, ale podrobinę emocji, ale co jest ciekawe, że Lipsk jest liderem. A wiesz, gdzie Lipsk, z jakiego kraju jest? Niemieckiej. No, ja wiem, że ty nie wiesz, gdzie Lipsk jest. Wiem. Ale, to pierwsze miejsce. Jest Lipsk? RB Leipzig. Tak, ale skąd chodzi o to, z jakiego kraju? Z Austrii. Ta drużyna. Ale ty dobry, to będzie hit tego programu. Z Austrii. Z NRD. Okay. W życiu nie byłeś w takim kraju. No, było kiedyś, wiesz co, Niemcy były, składają się z dwóch części. Zachodnich, tych bogatych. Tam nawet taki mur postawili. Tak, z bardzo zachodnich, ale bogatych, bo Amerykanie ich tam finansowali w planie Marszala. I wschodnich, których z kolei finansowała Polska. Ponieważ w imieniu Polski Stalin zrzekł się reparacji wojennych, czyli odszkodowań, tak? Pokradli całą Polskę, tu całą naszą Warszawę zburzyli, ukradli co było i myśmy to im darowali. No i to mniej właśnie takie miasta jak Lipsk, jak Drezno, więc to ten Lipsk zbudowany przez Red Bulla. Przez Polaków. Nie, no Red Bull to raczej w Austrii tam z tego. Ale to jest fajne, słuchaj, mają 3 punkty przewagi nad Bayernem. To jest strasznie możliwe. Teraz wygrali z Bayernem Leverkusen 3-2 na wyjeździe. Kto tam gra? W Lipsku? Nikt. Jak była kocham, to jest dobre pytanie, bo ja kompletnie nie wiem, ale wiem tylko tyle, że znając przebiegłość Niemców, bardzo możliwe, że chodzi o uaktywnienie tych wschodnich landów, żeby te landy, które są na wschodzie, nie czuły się gorsze
od tych bogatszych, żeby, ponieważ tam wszyscy ludzie uciekają, tam są całe puste osiedla, tam są puste fabryki, to jest po prostu jedno wielkie dziadostwo. Nie wiem, czy czytałeś, ale tam Volkswagen zwalnia 50 tysięcy pracowników, bo musi wypłacić 20 miliardów euro odszkodowań Amerykanom za zatruwanie atmosfery, chociaż wiadomo, że wszystkie samochody zatruwają atmosferę, ale ci się dali przyłapać na oszustwie, że fałszowali wyniki, no bo normalnie każdy zostali kozłami ofiarnymi po prostu. Każdy samochód, jak wiesz, jak odpalasz, to coś wydziela do atmosfery. No więc teraz chodzi o taką aktywizację wschodnich landów i Lipsy jest tego jakimś takim towarem. Czyli dobra. Że pozwalają im wygrać, tak? No myślę, że tak. No i dobra, i teraz doszliśmy do włoskiej. Włoska jest ciekawa, bo na zdjęciu jest Milik. Tu go ciągnie za koszulkę jakiś tego. Milik już w styczniu wróci. Ja tak powiem szczerze, ten chłopak ma tak młody przebieg, 21 lat, że on jeszcze, wiesz, 6 razy może mieć i kontuzję wracać, ale patrzę na to, że Boniek jedną rzecz, którą zrobił, nie wiem, czy ma z tego prowizję, jak zgadujesz, że ma, czy nie ma? Nie interesuje mnie to. Myślisz, że boisz się Bońka? Nie, po prostu nie interesuje mnie to, czy ma z tego prowizję, czy nie. Bo ja bym chciał, żeby miał, no bo wiesz, kiedyś się wydawało, że Polakowi się dostać do Serie A, to jest jakiś, wiesz, szczyt możliwości. A chodzi o to, że za Milika, tak? No chodzi mi nie tylko o Milika, ale zobacz, patrz, tu mamy... Linety. W Romie mamy Szczęsnego i mamy za chwilę Skorupskiego, tak? To jest druga drużyna. Ja tak mówię za chwilę, bo to są tylko takie pogłoski, także Skorupski będzie w Romie. Patrzymy dalej, w Napoli mamy Zielińskiego, mamy Milika, tak? W Sampdorii mamy Linettiego. Nagle się okazało, że tak jak kiedyś się cieszyliśmy z jednego, rozumiesz, Matusiaka, a był Matusiak w stanie futbolu, czy nie? Nie. Bo już nie kojarzę ten. Ja jak nie mam mnie, to nie oglądam. Słuchaj, to nagle się okazuje, że tam gra z 8 z 10 chłopaków, nie? Prawda? To jest mniej więcej tak, jakby z 8 z 10 gości trenowało w najlepszej kapeli, nie? Na gitarce. I zawsze jeden, dwóch się okaże najmocniejszy, najskuteczniejszy. I to jest wielka zasługa Buńka. Przelecieliśmy te wszystkie ligi zagraniczne, a zapomnieliśmy o lidze polskiej. Mianowicie, oglądaliśmy Szlechi? Nie. Nie, no to ja ci powiem szczerze, tego czasu nie zmarnowałeś, wyjątkowo beznadziejnie. Śledziłem wynik i się... Wyjątkowo beznadziejnie. Jedyne, co ostatnio Lechii Gdańsk było interesującego w mediach, to, że jeden prokurator, który prowadził sprawę Amber Gold, mówił, że nie zna Donalda Tuska i w trakcie, to akurat to dotyczy Super Express. Wyobraź sobie, w trakcie tego przesłuchania w komisji sejmowej jeden gościu wyjął gazetę, no tę właśnie gazetę, a na tym zdjęciu ten prokurator i Donald obok tego i mówi, no rzeczywiście, mógł pan nie znać, rzeczywiście, siadł pan w loży polskiej i pan w ogóle nie znał, a tamten odpowiedział, nie wiem, nie pamiętam, bilety mi przysyłali. W ogóle zapomniałem. Kapitalna sprawa. Jakby was o coś pytali, to... Może nie pamiętam. Nie pamiętam. Karol, to ja cię o coś zapytam. Wynik meczu Rumunia-Polska? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Tak mi się wydaje, że to nawet nie wiem, czy taki mecz był... Nie pamiętam. No, słuchajcie, ściskam was serdecznie. Dlaczego ci nie było w stanie futbolu? Szczerze nie wiem, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że... Myślałem, zawsze... że nie pamiętasz. Ha, kurde, to żeś mnie złapał, podchwytliwy. Nie, wydaje mi się, że w każdej firmie jest tak, że jak coś jest, działa, to pojawia się jakiś koleś, który chce to ulepszyć. To jest taka naturalna cecha ludzi, dlatego są wynalazki. No więc ktoś ulepszył, ale ja się strasznie cieszę, bo to a propos będzie taka odpowiedź do tych wszystkich fanów, którzy gdzieś tam się o to wszystko pytali. Waliliście we mnie jak w bęben, że za dużo gadam, że jestem niegrzeczny, prawda? Karol, tak było, że przerywam, że się wcinam, że bez sensu.
No to mieliście teraz, jak to się mówi, idealny przykład, jak jest spokojnie, rzeczowo i jak na M, merytorycznie. Merytorycznie właśnie. Mieliście merytorycznie i teraz będziecie mieli zawsze merytorycznie. Chyba że Eleven wyłoży jakąś grubszą kasę, ale na to bym przesadnie nie stawiał.